cały zespół jest bardzo groźny. Ostatnio w tą wysokiej formie i rzutowej, i mentalnej, dlatego myślę, że każdego z osobna zawodnika musimy rozpracować, ale też patrzeć globalnie jako zespół, też mając duże atuty, dlatego musimy być bardzo, bardzo czujni i przygotować się bardzo dobrze. Musimy zagrać twardo, nie możemy im pozwolić, żeby oddawali czyste rzuty za trzy z czystych pozycji. Wracać do obrony i zatrzymać ich szybki atak i skupić się na konkretnych graczach. Przede wszystkim wyeliminować wszystkie błędy i takie małe rzeczy, na których najwięcej punktów tracimy. Nie będę wchodził w szczegóły, ale po prostu trzeba pamiętać o tych detalach i ważnych rzeczach na boisku. No i do tego dołożyć wielkie serce, no bo tak naprawdę każda drużyna przyjeżdża, wbije się i chce zagrać na 110%, dlatego też musimy tak grać. To jest taka podstawa, totalna podstawa do tego. Przede wszystkim twardo w obronie, skutecznie w ataku, bez głupich błędów w obronie przede wszystkim, utrudniać jak najbardziej robotę ich zawodnikom. Myślę, że obronić swoją deskę i grać swoją grę. Oni nie mają jakiegoś takiego lidera, grają w oparciu o taki kolektyw bardziej i tam trzeba uważać na wszystkich. I no, oni przede wszystkim, no, od kiedy przejął ich ten Majewski, no, to widać, że każdy tam ma swoją rolę i na pewno to jest ich siła. Ja chciałbym właśnie podziękować za to, że cały czas jesteście z nami. To jest niesamowite, że przy tylu porażkach, które mieliśmy jednak na swoim parkiecie, to cały czas przychodzicie i wypełniacie tę halę. I chciałem bardzo serdecznie wam za to podziękować i po raz kolejny zaprosić was na drugą rundę. Jedziemy dalej, nie patrzymy co było i mam nadzieję, że w dalszym ciągu będziecie z nami. Bardzo doceniamy, dla nas jest to praktycznie szósty zawodnik, bo na każdym meczu jest prawie wypełniona hala. Spróbujemy się tym meczem odwdzięczyć wszystkim kibicom za zaangażowanie, hałas na każdym meczu. Chciałbym serdecznie zaprosić wszystkich kibiców na mecz, który się odbędzie o godzinie 17:30 na hali Arena. Będziecie nam potrzebni, żeby odnieść to zwycięstwo. 17:30, sobota, bądźcie z nami. Jak mamy zagrać zespołem? Witam serdecznie. Ja odpowiem inaczej na to pytanie, albo zadam je sobie sam inaczej. Jak mamy nie zagrać zespołem? Ze Stalą mamy nie zagrać, tak jak w ostatnim meczu. Dziękuję. Dziękuję bardzo.